Palak 8, Tokrzyska 11. Kolejny odcinek naszego magazynu Sportowy Ostrowiec. Dziś naszymi gośćmi są Karol Szewczyk, wiceprezes klubu do spraw piłki ręcznej, i Tomasz Radowiecki, nasz trener, a także członek zarządu klubu KSZO. Witamy w studiu. Witamy, witamy. Witam. Nasi goście są wyjątkowi, bo handball u nich to duża część ich życia. Zaczęło się w szkole podstawowej numer 2, w obu przypadkach, tak? Tak, tak. Zaczęliśmy od gry w piłkę ręczną w podstawówce, stąd od tamtych czasów się znamy z Tomkiem. Następnie? Tam zaczynaliśmy. Kontynuacja w Ostrowi, tak? Tak, w Ostrowi, ale zanim do Ostrowi trafiliśmy, do piłki ręcznej zaraził nas Stasio Zarzycki, WF-ista w szkole podstawowej numer 2. I potem już? Potem przeszliśmy jakby do trenera Zaręby, do UMKS Ostrowia, tam wszystkie szczeble juniorskich rozgrywek. No i w tamtym okresie niestety drużyny seniorów nie było w Ostrowcu, więc trzeba było zawiesić na jakiś czas buty na kołku i wziąć się za inne rzeczy. Tomek tam jeszcze później na studiach grał dalej w piłkę ręczną. Mogę o sobie powiedzieć? Ja miałem przerwę na studia, nie grałem, dopiero po powrocie do Ostrowca. No właśnie, czyli tak jak rozmawialiśmy przed programem w kuluarach, 64 rok to początek seniorskiej piłki ręcznej w Ostrowcu, tak? Tak, w 64 roku powstała sekcja piłki ręcznej. Był jeden spory sukces, czyli awans do trzeciej ligi ówczesnej, czyli takiej odpowiednika drugiej ligi. Niestety było to bodajże sezon tylko. I w latach 70., pod koniec lat 70. niestety sekcja seniorska została rozwiązana. Zostały grupy juniorskie. Po paru sezonach również grupy juniorskie zniknęły ze struktur klubu KSZO. I pozostały jakby Ostrowia przejęła szkolenie młodzieży i piłka ręczna istniała w strukturach UMKS Ostrowia. Czyli ten handball w Ostrowcu, bo często spotykamy się, przeważnie Darek spotyka się z takimi opiniami, że ta piłka ręczna to się pojawiła w Ostrowcu za waszą sprawą, bo taka prawda, tak? A tak naprawdę chyba mało osób wie, że te ponad 50 lat handballu ostrowieckiego, seniorskiego, młodzieżowego, za waszą sprawą, za sprawą waszej dwójki, w tej chwili ma reaktywację, bo 2001 bodajże sezon, tak? Pod wodzą trenera Zaręby jeszcze piłka seniorska, taki próba reanimacji, dosłownie jeden sezon i znowu ta przerwa i wkraczacie na scenę ostrowieckiej piłki ręcznej wy. Wykiełkował pomysł, jesteście po studiach, wracacie do Ostrowca, tu jesteście, mieszkacie, pracujecie, macie rodziny i pomysł, żeby reaktywować tą piłkę ręczną w wydaniu seniorskim, tak? Tak, tak. No myślę, że impulsem tutaj był ten pierwszy duży sukces reprezentacji Polski, czyli srebrny medal na Mistrzostwach Świata w 2007 roku. Wtedy myślę, że to tak wszyscy sobie jakby o tej piłce ręcznej po tym sukcesie przypomnieli, również ci, co ją kiedyś uprawiali. Łatwiej było się wtedy skrzyknąć, każdy chciał jeszcze spróbować pograć. Zebraliśmy wychowanków wtedy jeszcze, tak? Jeszcze. Do drugiej ligi zgłosiliśmy się praktycznie z samymi wychowankami. Tak, tak, tak. W 2007-2008 roku zaczęliśmy trenować, spotykać się, wspólne treningi. W 2008 na jesieni już powstał pomysł taki, już jakby dorósł do tego, żebyśmy zgłosili się do KSZO, do zarządu z prośbą o reaktywację sekcji, żeby sekcja mogła być w strukturach klubu. Spotkało się to z przychylnością ze strony zarządu ówczesnego prezesa Piotra Składanowskiego. Sekcja powstała. Jeszcze przez pół roku trenowaliśmy, graliśmy sparingi, próbowaliśmy się jakoś organizować i od sezonu 2009-2010 to był pierwszy sezon w drugiej lidze. Tak, wspomniałeś z samymi wychowankami, tak? Tak, tutaj zwracam uwagę, jak ta historia zatoczyła koło, bo
chłopcy byli wtedy chłopcy, no dzisiaj panowie, ja tak z racji wieku może mówię, ale historia chyba zatoczyła koło, prawda, bo tak dziwnie byliście inspirowani między innymi grą obecnego trenera Mariusza Jurasika, który wtedy zdobyliśmy tytuł wicemistrza świata. Został uznany chyba za najlepszego skrzydłowego w tym turnieju. Tak jest. A dzisiaj powrócił tutaj do klubu. Taka jakby klamra ciekawostka taka, która się dopiero ziściła jakby przed paroma tygodniami. No tak było właśnie. Mariusz był wiodącą postacią, wiodącym zawodnikiem tamtej drużyny. Najlepszym prawo rozgrywającym mistrzostw. A po tych 10 latach różnych jego kariery, a naszych tutaj perturbacjach z powstaniem, reaktywacją sekcji i nagle się spotykamy tutaj, tak, na naszej hali w klubie KSZO, w sekcji piłki ręcznej. Mariusz Jurasik jako trener zespołu. To my cały czas byliśmy bardzo ambitni, bo ja pamiętam, no 5 sezonów graliśmy w drugiej lidze, ale zawsze przyświecał nam ten cel, żeby coś jeszcze osiągnąć, prawda? I takim to sporym sukcesem był ten awans do pierwszej ligi, w której gramy już trzeci sezon. Bardzo dużym sukcesem był awans do pierwszej ligi, bo dążyliśmy do tego cierpliwie, małymi kroczkami do przodu i w końcu udało się ten upragniony awans zrobić po 5 latach gry w drugiej lidze. W tym momencie jest to trzeci nasz sezon na szczeblu pierwszej ligi. I jak znajdujemy się w takim ogniu, że tak powiem, walki o tą pierwszą ligę, tą naszą upragnioną przez was również, do końca sezonu pozostało nam 4 mecze. Jakie nastroje w szatni, czy jest mobilizacja, czy jest walka, czy jest to przekonanie i ta wiara w końcowy sukces? Wiara umiera ostatnia. W szatni jest ona bardzo duża. Panuje w szatni bardzo dobra atmosfera. Do poprawienia tej atmosfery brakuje, wiadomo, wyniku sportowego, ale wszyscy mocno wierzymy, że pierwszą ligę w Ostrowcu da się uratować. Chłopaki zostawiają dużo, dużo zdrowia na boisku, ciężko pracują na treningach i myślę, że na końcu sezonu będziemy się cieszyć z utrzymania pierwszej ligi. Przypomnijmy, że pozostały nam do rozegrania 4 mecze, 2 na własnym parkiecie z zespołami MKS Kalisz i SPR Tarnów i 2 wyjazdowe z MTS Chrzanów i z Motojelczy Oława. Zawsze pod koniec sezonu wkrada się matematyka i przeliczenia punktowe. Z tych 4 meczów chyba wypadałoby wygrać 3, żeby mieć spokój. Czy to jest możliwe? Możliwe jest wygrać 4 mecze. Liga jest w tym roku bardzo, bardzo wyrównana. Na pewno będziemy walczyć do końca, tak jak wcześniej powiedziałem. Matematyka matematyką, jednak trzeba patrzeć na siebie i biorąc pod uwagę to, że mamy mecze z bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie, ta zażarta walka będzie trwała do ostatniego meczu, do ostatniego gwizdka w tym sezonie. Terminarz jest tak ułożony, że wiele tych meczy w tych ostatnich 4 kolejkach drużyny akurat zainteresowane jakby utrzymaniem i w tej grupie się znajdujące grają między sobą. I tutaj nie można kalkulować, ciężko właściwie jest coś kalkulować. Musimy po prostu skoncentrować się na jak najlepszej grze zespołu i tylko od tego zależy końcowy sukces. Nie możemy patrzeć na innych, musimy patrzeć tylko na siebie. Wychodzi na to, że kluczowym meczem będzie wyjazdowy z Chrzanowem. O czym mówisz, że bezpośredni pojedynek. No tak się to jawi, tak? To na pewno ciężki mecz, ciężki teren, bo jeszcze w historii naszych potyczek z Chrzanowem nie udało nam się na wyjeździe zwyciężyć. Wygrywaliśmy kilkukrotnie, ale we własnej hali. No ale trzeba, kiedyś musi być ten pierwszy raz i jedziemy zrobić wszystko, żeby zwyciężyć. Trzeci sezon, co mogę jeszcze powiedzieć, trzeci sezon, zawsze te sezony, no wiadomo, tak jak wspomniałeś, dążymy cały czas, żeby iść do przodu, żeby rozwijać się, podnosić poziom sportowy, organizacyjny, tak jest od samego początku istnienia sekcji, reaktywacji tej sekcji. Natomiast wiadomo, że te 3 sezony w pierwszej lidze to
pierwszy był najlepszy, bo zajęliśmy 7 miejsce, czyli gdzieś w połowie stawki. Kolejny to już miejsca w tej drugiej jakby części tabeli. 11 było w zeszłym sezonie, tak. No teraz zobaczymy, które będzie w tym sezonie. No ale no niestety na to wiadomo, że ambicje są sporo większe, natomiast no, na to nas aktualnie stać, tak? Mamy taki budżet, jaki mamy. Budujemy drużynę na tyle, na ile nas stać, na tyle, ile możemy, no i walczymy. Tak to pokazuje jakby miejsce w tabeli, tak? Że ta pierwsza liga, że cały czas musimy walczyć jakby o utrzymanie tej pierwszej ligi. Ten sezon jest pełen turbulencji, bym tak to nazwał, ze względu na to, że zmiany trenerów, znaczy kadra była, powiedziałbym, bardzo perspektywiczna, jest cały czas, prawda? Ona jest, jakby to ująć, żeby... Wydaje się, że chyba ona jest co roku jest inna, tak? Czy ona jest słabsza niż w tamtych sezonach? To znaczy ciężko tutaj jakby powiedzieć, czy słabsza, czy nie słabsza, no to na to mają wpływ wiele czynników. Natomiast, tak jak zauważyłeś, jest spora rotacja po każdym sezonie i to nie sprzyja z pewnością budowaniu takiego mocnego zespołu, który pozwala myśleć o jakichś lepszych wynikach. Bo no wiadomo, jeżeli jest pół drużyny, jest nowej, no to zanim się to wszystko jakby zgra i tak dalej, no to mija już parę miesięcy, trochę punktów ucieka i różnie to z tym bywa. No wiadomo, nie jest łatwo w naszych realiach budować te zespoły. Zawodnicy z różnych przyczyn jakby rezygnują z gry, wyjeżdżają za granicę, szukają jakichś innych sposobów zarobkowania na życie. Na przykład Tomek Pomankiewicz, który był kluczowym zawodnikiem w tym sezonie. W pierwszym sezonie Tomek był kurem strzelców, jakimś można powiedzieć liderem tej drużyny. Jednak wybrał wyjazd do Niemiec, tam grę w niższej lidze. Myślę, że fajnie sobie tam poukładał życie również Paweł Świeca wyjechał do Stanów Zjednoczonych po tym pierwszym sezonie u nas, tak? Także różne są te historie, no, każdą z osobna można by było jakoś sobie tam opowiadać. Natomiast no, my staramy się jakoś te ubytki wtedy po tym pierwszym sezonie łatać na tyle, na ile pozwala nam budżet, na ile pozwalają możliwości. No i tak przez ten trzeci sezon walczymy jakby cały czas. No. Miejmy nadzieję, że z dobrym skutkiem. Tomasz, jak sportowo oceniasz ten zespół? Sportowo w chłopakach drzemie duży zespół z tych wszystkich, z którymi gramy w rozgrywkach pierwszej ligi. No, jeden z młodszych zespołów. W chłopakach drzemie bardzo duży potencjał. W niejednokrotnym przypadku chłopaki zaczynają grać w tej pierwszej lidze na szczeblu seniora. Umiejętności im na pewno nie brakuje, woli walki tak samo. Ale jak w każdym sporcie szczęście jest troszeczkę potrzebne, bo niewiele meczy przegraliśmy jedną bramką, było na styku, a tak jak powiedziałeś, zespół się opiera na młodych zawodnikach, którzy muszą troszkę okrzepnąć na tym szczeblu seniorskim. No i to na pewno będzie naszą siłą, ta młodość naszej drużyny. Cały czas krążymy wokół tych finansach, nie da się w sporcie seniorskim, takim jak waszym, czyli zaplecze najwyższej ligi w kraju piłki ręcznej, istnieć bez nich. Wiadomo, że macie wsparcie od gminy Ostrowiec, pomniejszych sponsorów, ale no, niepośrednio tą rolę w tym, że jesteście tu, gdzie jesteście, na pewno jest wasz najbardziej poważny sponsor, wasz główny sponsor, czyli Odlewnia Ostrowiec, tak? I też podałoby tutaj kilka słów powiedzieć, że gdyby nie hojność tego sponsora, to ciężko wam było budować tą piłkę ręczną na dzień dzisiejszy. No tak, tak. Na pierwszym miejscu jest oczywiście gmina, tak? I to środki, które w formie promocji i dotacji pozyskujemy jakby z budżetu gminy. Natomiast dużym tutaj wkładem do budżetu są środki przekazane przez firmy Odlewnia Ostrowiec oraz Agol. Są to dwie firmy pana Gorazdy, który praktycznie od samego początku po reaktywacji sekcji pomaga nam. Myślę, że bez niego jakby
pierwsza liga w Ostrowcu, nie byłoby pierwszej ligi w Ostrowcu i to w ogóle funkcjonowanie sekcji nie byłoby możliwe na tym poziomie. Ja także to już współpracujemy, jakby finansuję sekcję no już od bodajże 6 lat, tak praktycznie. Także no mówię, chwała mu za to, że jest z nami przez ten okres. Wspólnie cieszymy się z awansu, zwycięstw. Wspólnie jakieś tam gorycz porażki trzeba przełknąć i póki, że tak powiem, jesteśmy w jednej drużynie, łącznie z innymi sponsorami, takimi jak firmy Drogowiec, tutaj wspomnę firma Elcom Trade, firma Metalowiec, którzy są naszymi takimi wiernymi sponsorami. Wiadomo, jeszcze tutaj Huta Celsa od 2 lat też jest sponsorem klubu sportowego KSZO. Także wspólnie to wszystko robimy dzięki tym środkom, dzięki tym finansom jesteśmy w pierwszej lidze. Pytanie nie było zadane bez celu, bo właśnie fajnie, Kanon, że powiedziałeś o tym, ale oprócz tego, że macie taki sponsorów na dobre i na złe, którzy są z wami sezon na sezon, tak, i zostają z wami, to też wytwarza się grupa ludzi, którzy najpierw przychodzili jeszcze na budowlankę, tak, i wspomagali wam, to byli wasi koledzy z treningów, to byli wasi koledzy ze szkoły, znajomi, tak, a w tej chwili można by powiedzieć, że taka grupa wsparcia, czyli drużyna wsparcia, to jest grupa ostrowieckich, chciałbym powiedzieć, młodzieńców, ale już młodzieńcami nie są, tak? Jest to grupa ludzi, która do was przyszła i chce wam pomóc i pomaga wam, tak? Pomaga wam przygotowując program meczowy, bodajże jeszcze tak. I social media i ostatnio powstał bardzo fajny magazyn, który pojawia się w sieci. Turbowojownik, tak. Dokładnie. No to jest świetna inicjatywa tutaj grupy naszych kibiców, kolegów, którzy właśnie wyszli z inicjatywą pomocy tutaj sekcji, bo od wielu lat jakby nam kibicują. My oczywiście bardzo chętnie uczestniczymy w tym wszystkim i się cieszymy z tego, że taka grupa powstała. Pomagają nam, tak wspomniałeś, na wielu frontach. Myślę, że fajnie pomagając budować pozytywny klimat, wizerunek i jakby no też uatrakcyjniamy poprzez to i widowisko dla kibiców. No tylko się cieszyć po prostu, że tak się to dzieje. Myślę, że mamy wspólne różne plany działań marketingowych, promocyjnych, również w zakresie pozyskiwania sponsorów. Także myślę, że będziemy cały czas pracować wspólnie i rozwijać sekcje i organizacje. Właśnie, bo to jest takie dobre podsumowanie tego, że wy nie jesteście tworem, który wisi u kogoś na bankiecie i potrzebuje, tylko po pierwsze tworzycie pion sportowy, tak, Tomek trenerem, Karol aktywny bramkarz, ale też już te zadania koordynowania pracy sekcji, pracy klubu. Pomimo tego wszystkiego ludzie chyba nie rozumieją, że ta pierwsza liga to nie są zawodowi piłkarze ręczni, tak jak mamy w PGN lidze, prawda, zawodowych. Tomek, czy którykolwiek z zawodników jest w stanie w pierwszej lidze wyżyć z grania piłkę ręczną, utrzymać się na wodzie? Mając oprócz Tomka. Tak, ale Tomek jest trenerem i nauczycielem, także dowiesz dodatku, że 7 dni w tygodniu żyje tym handbolem, tak? Osiem dni w tygodniu. Jesteśmy półamatorską drużyną, ale półzawodową. Jednostek treningowych w tygodniu jest 5. Plus mecz. Chłopaki pracują, muszą pracować do południa. Trenujemy wieczorami, także mogą pracę ze sportem pogodzić. Nie ma się co czarować, że to nie jest łatwe, bo w niejednym przypadku jest to ciężka praca fizyczna. Także jesteśmy drużyną półamatorską. Tak, ale żeby trenować, świadomość musi być, że tych treningów musi być kilka w ciągu tygodnia, jest ten mecz, czyli oprócz tej pracy ten handball to jest taka pasja i na tym poziomie tak to wygląda, czyli w tej lidze nie będziemy mówili o zawodowcach, o profesjonalnych piłkarzach. Za chwilę do Ostrowca przyjedzie, o czym wspomniemy, wybitny piłkarz ręczny, tak, spotka się z byłym kolegą z reprezentacji, ale ludzie muszą mieć świadomość, że tych,
tych zawodników, których też ściągacie do Ostrowca, to na dzień dzisiejszy nie jesteście w stanie ściągnąć kogoś. Budżet nie pozwala się, no, takiej prawdziwej gwiazdy, która by kojarzyła się kibicą piłki ręcznej, tak? No bo to są już troszeczkę nie nasze, nie wasze środki finansowe, które mu się dacie. Nie, no oczywiście, że tak. Znaczy to jeszcze powiem, że no, to jest takie... Ta pierwsza liga jest bardzo, bardzo niewdzięczna i trudna, bo z jednej strony tych treningów jest codziennie treningi, mecze w weekendy, czyli jest naprawdę spore zaangażowanie, dużo trzeba naprawdę z siebie fizycznie dać. Bo czym się różnimy od Superligi czy tam trenowania właśnie w najwyższej klasie? No, że tam jeszcze dodatkowo mają może dwa razy w tygodniu do południa trening, tak? A tak naprawdę to trenujemy bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, jest to obciążenie, wiadomo, właśnie pracą. Niektórzy młodzi koledzy studiują, inni pracują, także jest to... Natomiast jeżeli chodzi o transfery, no, staramy się, jakby tu musi zagrać kilka czynników. Oczywiście te finanse nie jesteśmy w stanie jakby sprowadzić takiego stuprocentowego naprawdę zawodnika zawodowego, który tylko będzie, powiedzmy, trenował i zagwarantować mu takiej tutaj wypłaty. Dlatego zawsze staramy się to jakoś powiązać. Szukamy jak najbliżej, tak, żeby to była osoba z okolicy, na przykład jakieś zawodnicy, jakoś to wszystko powiązać, czy ewentualnie w jakiś sposób ułatwić tutaj czy pracę, mieszkanie. No, to nie jest to łatwe. Wiadomo, jak się ma duże pieniądze, to jest łatwiej budować zespół, bo można sobie wybierać, przebierać. Jeżeli się nich nie ma, a ma się pewne ambicje i chce się budować mocny zespół, no to trzeba się nagimnastykować trochę. No właśnie, nagimnastykować, ale takim trzonem i podstawą są zawsze młodzi zawodnicy, narybek do sekcji. Zawsze wyróżniacie się tym, że zawsze macie ten narybek. Wspomnę chociażby o Kamilu Kielochu, który przez trenera Zbigniewa Tłuczyńskiego był uznawany tutaj za przyszłego reprezentanta Polski. Wspomnę o Michale Piątkowskim, który tak dzielnie, Karol, wspiera cię w bramce i teraz uchodzi za jednego z najlepszych bramkarzy chyba w tej klasie rozgrywkowej. Tomek ma też, może skorzystać z Patryka, może też skorzystać z Karola Kielocha. Są ci młodzi, którzy, Tomek, garną się do piłki ręcznej. Tak, garną się chłopaki do piłki ręcznej. Kilku kończy w tym roku gimnazjum. Mam nadzieję, że zostaną, że ich włączymy do cyklu szkoleniowego, bo docelowo dążymy do tego, żeby drużyna w większości opierała się na naszych wychowankach. Fajną rzeczą jest to, że w końcu ten nasz cykl szkolenia młodzieżowego nabiera odpowiedniego schematu. Od najniższego szczebla, jakim jest młodzik, junior młodszy, ta drabinka już jest mocno zapełniona. Trenuje ponad 70 młodych adeptów piłki ręcznej, którzy może w niedalekiej przyszłości zasilą naszą pierwszoligową drużynę. W trzeciej klasie gimnazjum, jak już wspomniałem, jest kilku chłopaków bardzo perspektywicznych, którzy są cyklicznie powoływani na różne konsultacje szkoleniowe, centralne. Jeździmy na kampy w ramach ośrodków szkolenia w piłce ręcznej. Chłopaki są powołani do kadry wojewódzkiej, także drobnymi kroczkami znowu w tym szkoleniu młodzieży idziemy do przodu. Oby tak dalej. No i klub współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, prawda? Tak jest. Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest bardzo fajną alternatywą dla młodych chłopaków. W tym roku będziemy robić nabór do szkoły podstawowej. Mam nadzieję, że nie będzie z tym większego problemu. Także tak temat wygląda, szkolenia młodzieży. Tomku, ile, powiedz, bo może nasi telewidzowie nie będą mieli możliwości sprawdzić, dowiedzieć się, ile młodych ludzi w Ostrowcu trenuje piłkę ręczną na dzień dzisiejszy, pod twoim okiem? Znaczy, pod moim, ja jestem odpowiedzialny za grupę juniorów młodszych, tam jest chłopaków 20,
ale tak jak wspomniałem, są młodzicy i młodzi, gdzie w to szkolenie jest zaangażowanych też dwóch trenerów, Wojciech Serwin i Wojtek Lis. Także ten plan szkoleniowy też musi być rozbudowany, bo jedna osoba nie ma fizycznej możliwości, czynnie uczestnicząc w treningach seniorów, w 200% skupić się na samej młodzieży. Także to musi być grupa ludzi, która też się rozrasta powoli, żeby docelowo było kilka osób, na którym będzie zależało na rozwoju tej naszej ukochanej piłki ręcznej. Czyli tych młodych handbolistów w Ostrowcu mamy kilkudziesięciu? No, około 70 chłopaków obecnie trenuje piłkę ręczną w grupach młodzieżowych. Mam nadzieję, że ta grupa sukcesywnie, systematycznie będzie się zwiększać. Tak naprawdę sekcja, jak żeśmy już tutaj sobie powiedzieli, istnieje 8 lat, tak? To jest proces po prostu. No, od początku założyliśmy sobie, że musimy równolegle, to nie są tylko seniorzy, to musi być równolegle szkolenie młodzieży. Tak jak Tomek wspomniał, celem jest to, żeby trzon drużyny seniorskiej stanowili wychowankowie. Natomiast nie robi się tego w 3, czy 5, czy nawet 7 lat. To jest proces długofalowy, który musi po prostu toczyć się, tak? Tutaj również cieszymy się, że nasza ta cała rodzina piłki ręcznej się powiększa, ta cała społeczność. Jest właśnie drużyna wsparcia, są to, którzy pomagają nam tutaj od strony tej organizacyjnej kibicowskiej. Jest grupa też kibiców, klub kibica, który nas tutaj też pięknie wspiera na meczach tutaj z Końskimi, super oprawa, naprawdę duże wsparcie dla drużyny. Również w tym ostatnim meczu w Białej Podlaskiej grupa kibiców przyjechała na mecz z Ostrowca, głośno dopingowali, też pomagali nam jak tylko mogą. Także strona ta kibicowska, organizacyjna, ale właśnie cały czas też chcemy jakby struktury klubu rozszerzać o nowych trenerów. Tutaj też organizacyjnie się rozwijać i żeby te drużyny młodzieżowe, właśnie to co mówię, był cały cykl od najmłodszego rocznika do juniora starszego, żeby wszystko było. Chciałbym zapytać o Mariusza Jurasika w tym miejscu i z drugiej strony kojarzy mi się coś takiego, bo to był świetny też chwyt marketingowy, zatrudnienie Mariusza Jurasika. Wiemy w jakich okolicznościach nastąpiło zatrudnienie Mariusza i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy Mariusz ma szansę pracować dłużej w Ostrowcu? Na pierwszej rozmowie z Mariuszem ten temat został jakby szybko ustalony, tak? Bo ani jego, ani tym bardziej nas taki krótki epizod dwumiesięczny jakby nie interesuje, tak? Umówiliśmy się w ten sposób, że celem numer jeden jest oczywiście zachowanie statusu pierwszoligowego. Natomiast i wtedy, jeżeli osiągniemy ten wspólny cel, siadamy do rozmów i rozmawiamy o przyszłym sezonie. Liczę, że tak się stanie, bo tutaj osoba Mariusza jest, myślę, dobrym takim fundamentem do budowania składu, mocniejszego składu na następny sezon, zarówno od strony właśnie zawodników, może on okazać się magnesem, jak i myślę, że możemy pewne działania marketingowe, pozyskiwania sponsorów oprzeć również o niego. Także no, plany są. Tylko musimy zrobić ten pierwszy krok, utrzymać tę pierwszą ligę i dalej razem wspólnie planować budowanie jeszcze mocniejszej drużyny i dalszy zrównoważony rozwój. Karol, powiedz może o rekordzie frekwencji na ostatnich derbach z Końskimi, tak? Możemy mówić o kilku czynnikach, czyli osoba Mariusza, Grosika jako pomocy dla Tomka. Faktu, że piłkarze grali, skończył się mecz, plus te derby, przyjechali też kibice z Końskich, ale generalnie to wszystko tak się układa w logiczną całość i na trybunach zasiadło około 700 osób.
zasiadł na ostatnim meczu derbowym z Końskimi na trybunach. Tak, tak wspomniałeś, kilka tych czynników się nałożyło, tak? Ale to też takie nasze działania, prawda, nieprzypadkowe, tylko pewne działania marketingowe. Bardzo jakby identyfikujemy się, bo dla nas Krzo to jest Krzo, dla wielu kibiców też jest to jeden herb, jeden ten, także umożliwiamy, jeżeli tylko mamy taką możliwość kibicom, którzy oglądają mecz piłki nożnej, wejście za darmo na piłkę ręczną. Wiem, że wielu tych kibiców skorzystało z tego. Fajnie, cieszymy się z tego. Są tacy twardy użytkownicy w Ostrowcu, chodzą na piłkę ręczną, na siatkówkę. To znaczy tak, no jest wspólny zbiór kibiców, którzy żyją w Krzo Ostrowiec, tak? Myślę, że jest taka grupa kibiców, którzy się chodzą na siatkówkę, na piłkę ręczną, na piłkę nożną. Natomiast no, myślę, że na tym ostatnim meczu było też parę osób, którzy na przykład tylko chodzili na piłkę nożną, ale z ciekawości zajrzeli na ręczną. Mam nadzieję, że się spodobało, bo naprawdę fajny mecz, super się to wszystko ułożyło. Trzeba walczyć, tak? No, ale w ogóle trzeba dbać. Tak się składa, że mam nadzieję, że chwilowy brak sukcesu sportowego, ale tak się składa, że ten brak tego wyniku przyćmiewa taką dobrą organizację w sekcji, chociażby pod względem marketingowym. Ja tu wspomnę chociażby o tej akcji cashbacku, prawda, Wspomóż Klub, która chyba się cały czas rozwija. Znaczy tak, no, staramy się jakby wielotorowo działać, jeżeli chodzi o ten marketing i tutaj, jeżeli chodzi o pozyskiwanie kibiców, właśnie też ta akcja z wejściem darmowym dla kibiców z piłki nożnej, to jest raz, ale dwa, również działania promocyjne tutaj dla współpracy ze szkołami, też była grupa tutaj około 70 uczniów. Z jednej ze szkół i w tej chwili był to taki swoisty konkurs, tak, szkół, która to szkoła najwięcej swoich uczniów przyprowadzi na mecz, to my w ramach rewanżu jedziemy do nich z wizytą z zawodnicy. Także takie zajęcia też się niebawem w tym tygodniu odbędą w tej szkole. Właśnie no, tutaj jeszcze różnych próbujemy innych inicjatyw, między innymi właśnie tutaj akcja z kartami Cashback Cards, którą wspólnie właśnie z piłką nożną robimy. Staramy się wiele rzeczy robić, bo pomysłów jest naprawdę dużo. Tak jak wspomniałeś, gdyby troszeczkę można by działać więcej, gdyby snus powiek nie sytuacja jakby sportowa. To zawsze wszystko napędza ten wynik, tak, sportowy. Tak, determinuje dokładnie. Czyli jasny podział. Zaczynaliście od małego grać. W tej chwili troszeczkę podział kompetencji. Tomek, pion sportowy, trener. Karol, troszeczkę marketing, pomoc i organizacja. Tu już dużo wiemy. Tomku, może pochwal się, że ty już w tej chwili jesteś pełnoprawnym trenerem piłki ręcznej, tak? Licencjonowanym przez Polski Związek. A nawet kurs trenerski kończył z Mariuszem Jurasikiem. I tam się właśnie poznali. I tam już dogadali się, że będę pracował w Krzo. Nie, no przeszedłem wszystkie te szczeble uprawnień trenerskich od instruktora, który zdobył tytuł instruktora piłki ręcznej, który zdobyłem na studiach w Radomiu. Następnie po skończeniu studiów magisterskich w Białej Podlasce poszedłem na kurs, który uprawnia do prowadzenia zespołu drugiej ligi i wszystkich grup młodzieżowych. A w tamtym roku kończyłem trzeci poziom trenerski, który uprawnia do prowadzenia zespołów wszystkich klas rozgrywkowych. Także z Mariuszem, obecnym kolegą z drużyny, można powiedzieć, znamy się z tych dwóch moich ostatnich kursów. Także współpraca się układa fajnie. Także... Czyli już masz okazję podpatrywać trzeciego trenera, tak? Tak, od każdego trenera coś dla siebie, do swojego warsztatu zabrałem, wyciągnąłem. Także... To właśnie widać, że żyjesz na tej ławce podobnie jak i Karol, który po każdej interwencji ze swoim podopiecznym, wychowankiem teraz, tak, jeszcze cały czas czynny bramkarz, ale widać, że szukacie się wzrokiem i po tej każdej akcji przekazujesz swoje uwagi. Tomek w tej chwili takie spoiwo pomiędzy Mariuszem a zespołem z naszych
bardzo dobrze, tak? Cały sezon praktycznie za wami, część już znasz od kilku lat. Także bardzo się to wam fajnie układa. No, czego możemy dodatku im życzyć? No, żeby ta ich pasja młodzieńcza przekuwała się, tak? Żeby ten obiekt kiedyś któregoś dnia wypełniali po brzegi, no bo chyba po to są takie obiekty budowane w takich miastach, a Ostrów nie jest małym miastem i nie chcielibyśmy, tak? Myślę, że tak się stało. Ja myślę, że kiedyś spotka nas ta wielka niespodzianka i zagramy z Vive Kielce w Ostrowcu. Mecz mistrzowskiego punkty. Może pucharowy. Oby nastąpiło to jak najszybciej. Na razie żyjemy najbliższym meczem z Kaliszem. Wiem, że to też będzie mecz na linii Jurasik, Bartłomiej Jaszka, dwaj reprezentanci. Kolejny kolega z kursu. Kolejny kolega z kursu. Taryfy ulgowej nie będzie. Na pewno, to jest na pewno nie będzie. Jest sposób już, macie już z Mariuszem jakąś wizję tego meczu po burzy, jakiejś koncepcji? Mamy bezpośrednio po meczu z Białą Podlaską. Już myślami jesteśmy na meczu z Kaliszem, do którego musimy się bardzo, bardzo dobrze i dokładnie przygotować. Mamy materiał wideo. Także drużyna z Kalisza raczej niczym nas nie zaskoczy. No, wszystko w rękach, w głowach, w nogach chłopaków i trzeba być dobrej myśli. Kiedy, Tomek, ten mecz? Już możemy zaprosić kibiców. Tak, zapraszamy kibiców 22 kwietnia, godzina 17:30, mecz z MKS-em Kalisz. Tutaj dodam, że również jest to mecz bezpośrednio po meczu piłkarskim, także pewnie też zapraszamy kibiców piłki nożnej. Kolejna próba bicia rekordu. Dlaczego nie? Oczywiście, nie. Zapraszamy, bezpłatne wejście dla kibiców z piłki nożnej, z biletami, karnetami z meczu KPKSZO. Gramy dla kibiców. Życzymy zwycięstwa. Proszę Państwa, będziemy kończyli. Dwóch mieszkańców Ostrowca mieli pasję, mieli pomysł, aktywowali piłkę ręczną w Ostrowcu. Trzymamy za nich kciuki, kibicujemy im, pomagamy jak możemy i mamy nadzieję, że wychowają swoich następców i ta piłka ręczna w Ostrowcu będzie się rozwijać, bo przynosiła dużo dramaturgii i po kibicach możemy powiedzieć, że Ostrowiecy lubią oglądać piłkę ręczną. Mało tego, przynosiła tak dużo dramaturgii, że zostali ochrzczeni ostrowieckimi wojownikami i wierzymy, że wojownicy stoczą te decydujące bitwy zwycięsko i będziemy się wszyscy radować na koniec sezonu. Tego im życzymy, nasi ostrowieccy wojownicy. Karol Szewczyk. Dziękuję. Tomasz Radowiecki, nasz szkoleniowiec, korzystając jeszcze z okazji, z racji tego, że jest to nasz przedświąteczny magazyn. Wszystkim życzymy Państwu zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. Czytajcie Gazetę Ostrowiecką, oglądajcie telewizję kablową Trzemionki. Będą zapowiedzi kolejnych programów na żywo. Dziękujemy. Dziękujemy.